Cześć, witam Was kochani. Gorąco zapraszam Was na bardzo prosty i bardzo pyszny koktajl. Dzisiaj użyjemy tylko dwóch głównych składników, czyli pomarańcz i banan. Koktajl możecie pić na śniadanie, jako przekąskę lub nawet jako kolację, jeżeli jesteście głodni, a nie chcecie się objadać wieczorem. Na naszym kanale jest już film na temat, jak zrobić przepyszny sok z mandarynek. Bardzo gorąco polecam ten film, z tego względu, że tam dostaniecie wiele rad, jak przygotować mandarynki. Dlaczego one są takie zdrowe właśnie w tej formie, w której ja przygotowuję sok z mandarynek. Dzisiaj w tym koktajlu chciałam zwrócić również uwagę na to samo, o czym mówię właśnie w przepisie na temat mandarynek, czyli na temat, jak skorzystać właśnie z mocy cytrusów, żeby koktajl był jak najbardziej zdrowy. Najpierw pokroimy pomarańcza. O co chodzi właśnie w cytrusach? Każdy jeden cytrus ma miąższ i właśnie białą część. W białej części cytrusów znajdują się flawonoidy, które są niesłychanie zdrowe. Są o wiele zdrowsze niż sam miąższ cytrusa. Dlatego bardzo gorąco polecam tu zostawiać jak najwięcej tych właśnie białych części. Mój pomarańcz jest ekologiczny, ja go kupiłam na wsi od osób, które tu mają drzewa pomarańczy. Akurat teraz mamy właśnie sezon na pomarańcze, także ten, który ja tutaj kroję, jest bardzo świeżutki, świeżo zerwany z drzewa. Jeżeli się obawiacie, że na przykład wasz pomarańcz będzie skażony jakąś tam pryskaną chemią, to gorąco polecam poszukać pomarańcze, które są ekologiczne i jak najbardziej możecie właśnie zostawić takie tutaj części nawet porzucone, bo wiemy, jeżeli nie są pryskane, to wiadomo, te części są bardzo zdrowe, także jak najbardziej właśnie skorzystamy z ekologicznych cytrusów, jeśli jest to możliwe. Polecam właśnie też film dla osób, które bardzo lubią owoce cytrusowe. One są wspaniałe, tylko trzeba wiedzieć, jak właśnie je używać i wtedy możemy mieć gwarancję, że wykorzystamy ich całkowity potencjał. A link do tego filmu znajdziecie poniżej. Tak więc wrzucamy pokrojonego pomarańcza. Ja użyję całego banana. Wlejemy małą szklankę wody. Chciałam przedstawić Wam jeszcze jeden składnik, korzeń imbiru. Dla tych, którzy nie lubią imbiru, to nie musicie tego robić. Dodając imbir, ten koktajl będzie trochę taki, można by powiedzieć, lekko ostry. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, to gorąco polecam właśnie użyć taki nieco grubszy plasterek imbiru. Ten koktajl będzie świetny, jeśli chodzi właśnie o składniki zdrowotne. Koktajl będzie o wiele silniej działał, jeśli chodzi właśnie o zimowe przeziębienia. Wygląda świetnie. Przepyszny. Naprawdę jest bardzo, bardzo pyszny. Banan nam dodał tutaj świetnej takiej kremowej konsystencji. Oczywiście lekko trącone imbirem. Nie jest to nawet takie mocne, powiem szczerze, także jeżeli ktoś naprawdę nie lubi imbiru, może dodać mniejszą ilość imbiru, na przykład pół plasterka. Akurat w tym przepisie naprawdę nie czuć tego imbiru aż tak bardzo. Dla osób, które lubią imbir, będzie to bardzo smaczne. Nie jest aż taki bardzo mocno pomarańczowy smak. Smak jest świetnie zbalansowany pomiędzy bananem,
pomarańczem i imbirem. Także warto naprawdę spróbować. Gorąco zapraszam Was też na nasz Instagram, Dieta Długowieczności. Jeśli zrobicie ten koktajl, powiedzcie jak smakuje i otagujcie zdjęcie Dieta Długowieczności. Też oczywiście możecie dać znać w komentarzach na dole, jak koktajl Wam posmakował. Zapraszam gorąco do komentowania. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście możecie śmiało pytać. Dziękuję Wam gorąco za obejrzenie. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia. Nie przeziębiajcie się, pijcie ten koktajl w miarę jak najczęściej. Po więcej przepisów również zapraszam na nasz inny kanał. I do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Pa, pa!